Witajcie kochani, kolejna kochana lekcja pod tytułem tworzenie riffów, tworzenie solówek, improwizowanie, komponowanie utworów, ćwiczenia na szybkość. No tu można w tych wideo, które tutaj właśnie robię pod tymi tytułami, można zawrzeć wszystko właściwie. My tutaj się zabierzemy za granie, tutaj dość mocna muza jest, dość tak, dość spoko, mianowicie mam riff dość ciężki i będziemy tak, podstawową zasadą jest to, że pierwszy riff tutaj, od którego zaczynam, jest w skali molowej E. Drugi riff jest w skali molowej A. I trzeci riff jest w skali molowej D. Czyli zmieniamy, trzy razy zmieniamy tonację do tego riffu. Ja go mam zagranego na looperze. Tam jest jeszcze tylko taki ostatni, końcowy motyw. Po prostu 007. 007. Który użyję jako motyw taki solówkowy. Dobra, spróbuję wam tutaj coś pograć. Powiem, o co mi chodziło. Znowu pogram i powiem, o co mi chodziło, co zastosować. Dobra.